Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem, przed nim żaden człowiek. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Tak uczy nas list do Rzymian, 3 rozdział, 20 werset i 28 werset. W naszym życiu nieraz możemy spotkać ludzi, którzy pomimo, że są religijni i mienią się w prawdzie chrześcijanami, ewidentnie nie posiadają w swoich sercach pokoju. Z czego to wynika? Przeważnie ze skupienia się na sobie samych. Gdy osiągają sukcesy, są z tego zadowoleni i dumni, ale gdy tylko popadają w problemy i niesławę, ich pewność siebie znika, a pojawiają się dotkliwa gorycz i zwątpienie. Biblia naucza, że polegając na sobie samych, nie można otrzymać błogosławieństwa. Nasze wysiłki nie przybliżą nas do Boga. Biblia, nieomylna księga, wyjaśnia nam, że wszelkie starania nasze, aby otrzymać Bożą przychylność i usprawiedliwienie, nie mają dla Niego żadnego znaczenia. Dlaczego? Ponieważ wszystkie nasze starania pochodzą z serca, które jest grzeszne i skażone, a przed Bogiem jest jak splamiona szmata, jak zużyty bandaż po zdjęciu z rany po kilku dniach na tej ranie. Dlatego nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Rzymian, 3 rozdział, 10 werset i 12 werset. To, czego musimy nauczyć się ze Słowa Bożego, to to, aby nie patrzeć na siebie i należy zwrócić uwagę na jeszcze ważniejszą rzecz. To, czego musimy się nauczyć, aby nie patrzeć na siebie, to z wiarą spoglądać na Pana Jezusa Chrystusa oraz na dokonane przez Niego doskonałe dzieło na krzyżu Golgoty. On nie tylko pod każdym względem zadowolił Boga, ale także zajął nasze miejsce i poniósł na krzyżu karę za nasze grzechy, także naszą dumę i samowolę, abyśmy mogli w wierze bez przeszkód podążać tylko za Panem Jezusem, tylko za Nim, naszym Wybawicielem, doskonałym wzorcem do naśladowania. Tak, bo Pan Jezus jest również naszym doskonałym wzorcem do naśladowania. To nowe życie, które mamy w sobie, to jest życie od Pana Jezusa i ono nie chce być nieaktywne. Ono chce być takim, które nas zachęca do aktywności, gdyż to Bóg wzbudza i chcenie i wykonanie. Poddaj się temu wewnętrznemu głosowi Ducha Świętego mieszkającego w Tobie, szanowny chrześcijaninie, który uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi.